Ja chciałam przede wszystkim pokazać, jak tam jest naprawdę. Nie chciałam, żeby to były zdjęcia ustawiane, bo ja jak najbardziej chcę tego unikać na swoich zdjęciach. Chciałam to zrobić w formie reportażu i mam nadzieję, że tak to wyszło. Zawsze jak idę z aparatem do ludzi, to myślę sobie, że oni uważają, że ten aparat jest niepotrzebny, że myślą sobie o mnie, po co ona chce mnie mieć na zdjęciach. A tutaj wśród tych ludzi zaskoczyło mnie najbardziej to, że właśnie oni tak jakby nie zauważali mnie w ogóle. Bardzo miło mnie przyjęli. Spodziewałam się, tak jak inni też często się spodziewają, że w hospicjum będzie dużo smutku, bo kojarzy się to ze smutkiem. Jednak właśnie zaskoczyło mnie to, że te osoby ciepło mnie przyjęły i chciały te zdjęcia przede wszystkim. Właśnie dziewczyny z Uniwersytetu Medycznego powiedziały mi, że te osoby chcą te zdjęcia. Chcą je nawet w formie wywołanej dla swoich bliskich. Także jak się o tym dowiedziałam, to jeszcze bardziej chciałam te osoby poznać i zobaczyć właśnie, jak sobie żyją tutaj w tej instytucji. To są takie sytuacje naturalne. Pewnie się nawet troszkę stresowali, przygotowywali się do tej sesji. To nie jest tak, że było zupełnie na spontanie, bo oni wiedzieli, że to będzie ten dzień, poprawiały panie fryzury, tam nie mówmy już o jakimś poważnym makijażu, ale był taki moment ekscytacji u tych pacjentów, aczkolwiek zdjęcia nie były ustawiane tak konkretnie, że ta osoba ustawiła się ze swoją pracą, tylko było to wszystko spontanicznie. Nawet moment zamyślenia gdzieś tam pani Zofiny, która jest na zdjęciu, na jednym ze zdjęć, jest też zupełnie spontaniczny, a super ujęty przez Kasię z naszego fotografa. Ja myślę, że najbardziej, jak mogę tak przypomnieć jednego pacjenta, to przypomina pana Bronisława, którego już niestety z nami nie ma, ale zadał nam podczas tego naszego spotkania takie jedno ważne pytanie, że wiecie państwo, po co ja tutaj jestem. Myślę, że na wszystkich zrobiło to takie spore wrażenie, bo pan miał na myśli, żeby po prostu to było miejsce, w którym odejdzie, a można powiedzieć, że to jest właśnie miejsce, w którym te ostatnie chwile swojego życia spędza właśnie w fajnym towarzystwie, przy różnych zdjęciach artystycznych. Także, ale myślę, że to samo pytanie było dla wszystkich wielkim przeżyciem, dla wszystkich, którzy mieli udział w tym naszym spotkaniu fotograficznym. Myślę, że się zgodzisz. Tak, i myślę, że zapamiętamy jeszcze jedną postać, pana Franciszka, który obdarował po prostu wszystkich słodyczami. Ja miałam kieszonkę, to dostałam chyba 10 cukierków przy każdej okazji, chociaż dziękowałam za każdym razem i mówiłam, nie, już starczy. To przywiozłam do domu jeszcze chyba z 15 cukierków, więc...